Krótkie omówienie drugiego sezonu podsumowania. Mam szczerą nadzieję, że to nie będzie długie. Będzie to króciutkie, tak, max 5 minut. Dobra, zacznijmy. Drugi sezon trwał, jak dobrze pamiętam, jak nie, czekaj, 3 miesiące, dobrze mówię, 3 miesiące. Na pewno trwało dłużej niż pierwszy sezon, bo pierwszy sezon trwał miesiąc albo mniej niż miesiąc. Drugi sezon panował na zasadach, że kto pisał, że chciał dołączyć, ten dołączał. To był chyba mój najgorszy, najgorsza możliwa decyzja, jaką podjąłem. Nie mówię o wszystkich, zdarzały się przypadki osób, które do dzisiaj są, zajebiście się dogadujemy. Ale też były przypadki osób, które po prostu przyszły coś rozpierdolić, coś obrazić, coś wychujać i iść w pizdu, co nie. Czy sezon był dobry? Myślę, że tak. Pod niektórymi względami właśnie tych osób. To jest właśnie, jak można to powiedzieć, dobra myśl tworzenia takiego serwera. Nie mówię, że to niezłe, tylko właśnie z tymi osobami jest problem. Tacy, którzy po prostu przyjdą coś tam porobić, podwalać i iść sobie, co nie? Właśnie z tego względu ten sezon nie był dobry, nie był najlepszy. Mogło być lepsze, mogło być lepiej. Ale też nie mówię, że był najgorszy. Pierwszy sezon, w porównaniu do drugiego sezonu, było na pewno ciekawiej. Dużo się działo, codziennie coś nowego, ciekawego się działo. Co do drugiego sezonu, na pewno ciężko było z tym limitem pluginów, który mnie właśnie nachodził. Sam, żeby postawić kuboidy, to musiały być dwa pluginy, tym World Edit i World Guard. To do dyspozycji dostałem tylko, a z tego co pamiętam, to był Logblock, Triplicator i w sumie tamten ostatni nie pamiętam, ale to na pewno były zapełnione i to jest właśnie przewalone. A też na pewno ludzie chcieli więcej pluginów, które no niestety no nie mogły być w drugim sezonie. Też na pewno trzeci sezon będzie na nowej maszynie, nie będzie miał obowiązywał pluginy, jakby max pluginów. Nie będzie mnie obchodziło w sloty. To już będzie chyba 100 albo nieograniczone, nie pamiętam. W trzecim sezonie też na pewno zmienię zasady jakby dołączania. Od trzeciego sezonu, żeby dołączyć, będzie trzeba zapłacić. Dlaczego? Bo właśnie kiedy ktoś gra za darmo, wtedy mu nie zależy na rozgrywce i wtedy może się dziać różnie. Te przypadki, co jak mówiłem przedtem, wbił, podwalał i poszedł. Ten, kto oglądał moje streamy, wie o co chodzi. To na początku, nie, tak w połowie sezonu to było tak nie widać. I to chyba tyle. Też właśnie, jeżeli ktoś zapłaci za wejście, no to będzie wiadomo, że mu zależało na grze, co nie. To jest właśnie to. No dobra, to chyba ode mnie wszystko, może mi się coś myśli. A ty, Dawid, co o tym sądzisz? No to myślę, że tak jak powiedziałeś, płatny serwer jest spoko opcją, bo przyjdą randomowe osoby na streama i jeden będzie spoko, z którym będzie się można dogadać fajnie i fajnie będzie można też pograć, a trafi się inny, co będzie grifować, tak jak to było w pierwszym sezonie. W drugim nie pamiętam, czy były takie sytuacje, ale raczej nie. Drugi sezon o wiele lepiej wyszedł niż pierwszy, bo zostały wprowadzone przez ciebie bardziej takie przydatne pluginy, na przykład Kuboid, Logblock. Są takie właśnie przydatne. Serwer można powiedzieć, że jest opierany, wzorowany na kwadratowej masakrze, tylko że kwadratowa masakra od naszego serwera różni się tym, że tam wszyscy. Może nie wszyscy, ale większość się lubi, wszyscy się znają i oni sobie robią różne pranki, ale u nas no See you to soon. raczej jak komuś nagle dom wyparuje, no to raczej nie miał dobrych zamiarów prankowania, tylko grifowania. Tym bardziej, jeżeli to jest taki 12-letni Hubert. Taki przykład. Więc tak jak powiedziałem, drugi sezon wypadł znacznie lepiej, trzeci sezon będzie płatny, ale tak jak właśnie też powiedziałem, to jest dobra opcja.
to dużo osób się pewnie znajdzie, co będzie mówiło, że tylko pod hajs to jest robione, ale myślę, że to jest bardziej robione w kierunku, żeby był porządek na serwerze. A moje ogólne odczucia z drugiego sezonu to... No, trafiali się ludzie nie za fajni, z którymi nie każdy się dogadywał dobrze. A wiadomo, są też fajne osoby, z którymi można normalnie pogadać, pograć. I co nie mieli dobrych zamiarów, no to wiadomo, już długo takich osób z nami nie ma. Nawet cmentarz jest na serwerze. No, ogólnie tak podsumowując, to fajny pomysł na stworzenie takiego serwera z widzami, bo Macek może się zintegrować lepiej ze swoją widownią. Tylko moje takie jakby moja uwaga, bo są też osoby młodsze, tylko żeby jakiś poziom pokazywały sobą, a nie tylko tak jak w tych kilku przypadkach chat powyzywał, później była spina z takiego powodu. Nie każdy taki jest, nie mówię, że każdy taki jest, bo raczej większość widzów jest ogarnięta. To teraz Macek miał jakby natłok tych ludzi na kanale. Więc myślę, że jeżeli ktoś jest ogarnięty to będzie i będzie chciał dołączyć na serwer, to dla niego to nie będzie problem, żeby zapłacić. Bo wiadomo, szkoda psuć nerwy sobie, szkoda psuć nerwów innym, robić później jakieś śledztwa, kto co zrobił, skoro może być fajna atmosfera, że nie trzeba się bać, że w nocy serwer cały wybuchnie. No i to chyba było na tyle z tego całego podsumowania. Chciałbem właśnie od teraz podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie, w tym drugim sezonie. Wszyscy, którzy dołączyli, wszyscy, którzy odeszli i wszyscy, którzy aktualnie są. I to chyba na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia na strumykach. Pa, pa!